Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP23, kariera zawodnika. W poprzednim odcinku mieliśmy wyścig na torze w Austin. Wyścig, który niestety, kto oglądał, to widział, co się stało. Po pierwszej aktualizacji stało się coś takiego, że losowi zawodnicy zaczęli jechać kosmicznym tempem. 5-6 sekund szybciej na okrążeniu niż reszta. I wyścig ostatecznie tam skończyłem na trzecim miejscu ze stratą około 30 sekund do najszybszego zawodnika. Tak to wyglądało. Wygrał Alonso, druga była Ana Carrasco, ja byłem trzeci. Tylko że no oczywiście to są zawodnicy, którzy się nie powinni tu znaleźć w tej okolicy. No a zobaczymy, co nas czeka tutaj w Hiszpanii. To jest też ważny wyścig, bo tutaj kolejna rywalizacja. Jeśli ukończę wyścig przed Masią, to otrzymam dodatkowy support, czyli dodatkowe wsparcie z fabryki Hondy. Jeden trening zrobiłem, pierwsze miejsce. Patrzyłem sobie też na drugi i trzeci trening, żeby mieć pewność, że na pewno mnie nie poprawią. Może żebyśmy mogli od razu tutaj zaczynać kwalifikacje już od drugiej części. To jest skład drugiej części kwalifikacji. No i jak widzicie, Alonso czy Carrasco są tutaj? No nie ma ich, bo to są zawodnicy, którzy normalnie to tam dojeżdżają pod koniec stawki. Na wyścigu byli 10-30 sekund przede mną tam w Austin. No dobra. Zobaczymy oczywiście, jak będzie tutaj w wyścigu. A jeśli chodzi o kwalifikacje, to zakładamy sobie miękki tył, przód pośredni. Na kwalifikacje to już jest stały punkt. Na każdej kwalifikacji tak robię, bo miękki przód, no nie dałoby sobie rady, bardzo szybko by się przegrzewał. Wyjeżdżamy na tor. Po tutaj tych kilku minutach, które pominę, już jakieś pierwsze czasy chcę zobaczyć. Mamy już pierwsze czasy poważne, ale to już tak jeszcze, no zobaczymy. Ja już wyjeżdżam na tor. Holgado za chwilę skończy okrążenie, to jeszcze bym chciał zobaczyć, jaki czas wskoczy. Czekamy jeszcze ten moment. Już jest w ostatnim sektorze. Zaraz Holgado skończy swoje okrążenie. Będzie pierwszy czy nie? No jeszcze ostatnie chwile. Czasu jeszcze mam. Mogę tutaj posiedzieć jeszcze te kilka sekund w garażu. Jeszcze go nie ma na mecie. Ale to już tyle jedzie ten ostatni sektor, że on musi już gdzieś kończyć to okrążenie. Nie, nie doczekam się. Dobra, to jedziemy. Wyjeżdżamy na tor. No jeszcze nie skończył tego okrążenia, chyba że mu po prostu nie wyszło to okrążenie, bo jest na 9 miejscu. Tylko że to są zawodnicy 8 miejsce, czyli ja, i tam niżej to są zawodnicy, którzy jeszcze nie ukończyli ani jednego okrążenia. Wjeżdżamy już pierwsze zakręty, żeby się wjeździć. Tutaj oczywiście nie trzeba rozgrzewać opon, one są od razu rozgrzane. Kto ogląda serię z F1, no to tam jak są na przykład kwalifikacje, to na okrążeniu wyjazdowym jest naprawdę problem, żeby te opony rozgrzeć. Tak jak w Monako ostatnio, to nawet że nie dałem rady. Tam jest ciężko, żeby to doprowadzić opony do użytku
jeszcze przed okrążeniem już tym pomiarowym. ...53,3 to jest cały czas tutaj najszybsze okrążenie. Ale to na pewno to nie jest czas, który da pole position 53,3. Zawodnicy w treningach tutaj jeździli 52. Ja zawijałem 51,9. Ostatni zakręt. Wychodzimy na prostą w odpowiednim momencie dać gaz, żeby mnie nie wyrzuciło za tor. I zaczynamy. Pierwsze okrążenie kwalifikacyjne. Pierwszy zakręt. Wysiadka ma za torem. Zaraz poznamy czas pierwszego sektora. Jedna dziesiąta na czerwono, ale to nie jest... Nie jestem zadowolony z tego sektora. Było tam troszkę niedokładności. Folgado jest w pit stopie. Jest w garażu. Tutaj jestem na zero, jeśli chodzi o czas względem Moreiro. Ale to i tak jest wszystko jeszcze dosyć słabe, te czasy są. Tutaj Daycut mnie tak zarzuca tyłem. Trzeci sektor, pół sekundy na czerwono. Trzeci sektor, miejsce, gdzie jadę zdecydowanie najszybciej. Może pół sekundy. No za to, to już by było anulowane okrążenie, ale tutaj tego nie robią. Tutaj za to nie anulują okrążenia. Ostatni zakręt. I kończymy zaraz pierwsze nasze okrążenie. To jest 51,8. Najszybsze okrążenie tego weekendu. Ale trzeba jeszcze drugie okrążenie dołożyć. Dla pewności. Chociaż czy to drugie okrążenie wyjdzie? No jest lepiej. Tutaj też jest poprawa. Jest pół sekundy już prawie poprawy. Anulujemy. W tym miejscu też lepiej. Tutaj wyjazd. Tutaj trochę ciasno. 60, 70 cały czas. Siedemdziesiątych na czerwono, ale tutaj już trochę niedokładności. Agresywnie, prawie się to zakończyło przewrotką, ale dowiozę to na pewno. Będzie duża poprawa, 60 jeszcze im dołożę, to już wystarczy. Na ten czas już na pewno odpowiedzi nie znajdą. 51,2. No to cały czas mnie jeszcze tutaj gubi. To jest jedyna rzecz, do której się cały czas nie mogę przyzwyczaić.
to, że ten motocykl się tylko wciśnie gaz, to on od razu się prostuje i już się praktycznie nie skręca. No to już mnie nie obchodzi, bo ja i tak jestem na okrążeniu zjazdowym teraz. 2 sekundy im dołożyłem, ale to jest, nie wierzę, że oni tak wolno jadą. Oni na treningu jeździli 52 spokojnie, nawet niskie 52. Ten pierwszy trening i jedyny trening, który robiłem, co tam uzyskałem czas 51,9, to oni tam byli jakieś 0,4 sekundy wolniejsi. Holgado, który był drugi, on był jakieś 0,4 za mną. No a tutaj to na pewno nie są ich najlepsze czasy. No tutaj trochę przedobrzyłem, ale to i tak jest właśnie okrążenie zjazdowe, to już takie błędy są nieistotne. Jeszcze sobie pojadę tak, tutaj ten fragment toru sobie pojadę na 100%, sobie chcę poćwiczyć. Dobra, i zjeżdżamy. Dwie sekundy przewagi na minutę przed końcem. The direction takes us inside the pit where the team is waiting for its rider to return. Popatrzmy sobie jeszcze na te czasy. Niestety tutaj nie pokazuje moich czasów sektorów. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Moje czasy sektorów. Gdzie aż tak? Ale szczerze mówiąc, to ten trzeci sektor myślę, że robi największą robotę. Holgado. Czemu on tak słabo? 16 czas póki co. Masia jest 13. To też mnie interesuje bardzo. No ale już zostało ostatnie 10 sekund do końca kwalifikacji. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się tutaj zakończy. The second Moto 3 qualifying session also ends here. The ranking you see on the screen corresponds to rider starting order on the grid tomorrow. 52,9 Holgado, ale to i tak no, lepiej jeździł w treningach. No ale teraz wyścig. Zobaczymy, co się stanie w wyścigu. Oby nie było takiej niespodzianki jak w Austin. Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We're live at the Spanish Grand Prix. After a long weekend, the race is finally about to start. We're on the starting grid where the engineers are completing their checks before the start. The weather is clear and temperatures are perfect for racing, but this track's fierce acceleration can cause the rear tire to wear quickly. It's not by chance that lots of riders have fitted a medium front tire and hard rear tire. My też polecimy w twardy tył. I pora zaczynać ten wyścig. Najważniejszy cel to oczywiście pokonać Masję, ale wygląda na to, że mam no takie tempo, że powinienem tutaj spokojnie wygrać. Jeszcze inna rzecz mnie tutaj ciekawi, oczywiście co tutaj z wydajnością, czy znowu będzie mi cięło, czy nie. W kwalifikacjach oczywiście ten problem nie występuje, tylko dopiero w wyścigu. I wystartowaliśmy. Hamujemy do pierwszego zakrętu. Tutaj zostałem wyprzedzony przez dwóch zawodników, Holgado i Moreira. Tutaj jakiś trzeci zawodnik. Te pierwsze zakręty, żeby tutaj odnaleźć tempo. Póki co to straciłem. A już oczywiście. Tylko się wyścig zaczął, to już się zaczęło.
Masia jest sekundę za mną. To jak jest taka bezpośrednia rywalizacja, to mi pokazuje mi tylko tutaj w czasie stratę. Awans na czwarte miejsce. I ten trzeci sektor. Tutaj jeszcze nie. No tutaj już jestem prawie cały czas za nimi. Tu trochę błąd. Ale nie wykorzystał tego ten zawodnik za mną. Tutaj jest przewaga prędkości. I tutaj awansuję na trzecie miejsce. Tak jest. Teraz hamujemy do ostatniego zakrętu. Tutaj hamujemy. Prawie doszło kontaktu z Holgado. No i za wcześnie otworzyłem ten gaz. No ale jest i tak trzecie miejsce jest utrzymane. Kolejna ścinka. Hamujemy. Wyprzedzam Holgado. No to ja chyba nie wiedziałem, jak tutaj przez coś puszczać hamulec, czy nie. No ale mamy trzecie miejsce. Cały czas jestem blisko Holgado. No i tutaj się jakaś niestabilność pojawiła. Coś, czego nie doświadczałem naprawdę podczas całego weekendu. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Szkoda, bo miałem nadzieję na taki wyścig no bezproblemowy, że nawet żadnej przewrotki nie było. Kontakt z Holgado. Pewnie będzie mówił o tym po wyścigu. Ale nie utrzymam go ze sobą. Nie utrzymałem go ze sobą. Może tutaj? Jest awans na drugie miejsce. Tył znowu troszkę odjechał na moment. I teraz pościg za Moreirą. Szeroko wyjechał. Wyjechał całkiem tutaj poza torem. Był poza torem całkiem. I przez to już jego przewaga zniknęła całkowicie. Już jestem praktycznie obok niego. Bliziutko. Atak do ostatniego zakrętu. Nie. Ale tutaj. No to do pierwszego zakrętu już będzie atak. Będzie atak do pierwszego zakrętu. Jest atak. Ale nieudany atak to jest. Trochę tutaj za wcześnie teraz zahamowałem. I tutaj nawet straciłem teraz dwie pozycje prawie. No i przez to nie będę tego już cofał, ale przez to no nie mogłem się złożyć poprawnie w ten zakręt. A, już widzę swój problem. Niestety tył jest zimny. Tylna opona nie pracuje w ogóle. I to dlatego nie mogę tutaj jechać normalnie. Tylna opona w ogóle ze mną nie współpracuje. No i tutaj zrobię drugie ostrzeżenie już na jednym okrążeniu. Czemu ten tył nie może się dogrzeć? Nie chcę ryzykować, ale spróbuję, zejdę sobie do trzeciego poziomu kontroli trakcji. Może to mi trochę pomoże rozgrzać tą oponę, że sobie tą trakcję zmniejszę. Tutaj będzie atak na Holgado.
Jest. Ale tutaj ciężko jest ten zakręt się złożyć. No i tutaj musiałem tak pojechać. To mi nie pomogło. Jak tylko ten zawodnik się pojawi bliżutko mnie, to się zaczyna. Ale to się skończy raczej przed pierwszym zakrętem. Hamujemy. Ciężko się złożyć, ale się udało. Tutaj ta kontrola trakcji dosyć mocno daje sobie znaki, że jej nie ma. Bo że jest na dosyć niskim poziomie. Ale to nic to nie daje. Nic to ta kontrola trakcji nie daje. Że ją zmniejszyłem. Masja jest 3 sekundy z tyłu. Ale to tak, on mnie na razie nie obchodzi. Bo jednak tutaj... No obchodzi mnie na razie walka o zwycięstwo. Tutaj znowu kontrola trakcji. Jej taki już trzeci poziom, czy już to jest taka... Można powiedzieć na 50% ta kontrola trakcji działa. No niestety, no, przez to, że ta opona jest zimna, no to no, nie jedzie mi się tak, bym tego sobie oczekiwał. Źle mi się jedzie. Znowu ten wybór tej opony przesądził o tym, ale Hiszpania to jest gorąco przecież. Nie spodziewałem się, że aż taki będzie problem z tym tyłem, żeby go rozgrzać. Tutaj teraz przesadziłem. Oj, tutaj ta kontrola trakcji teraz mnie ledwo utrzyma. Jakby był drugi poziom, to już pewnie by mnie wysadziło. Ale to nie ma sensu tej kontroli trakcji sobie tak dawać nisko, bo to i tak nic mi nie daje. Nic to nie, tej opony nie rozgrzewa. Nad Holgado mam przewagę. Tak naprawdę tylko Moreira jest moim rywalem, jeśli chodzi o zwycięstwo. Sześćdziesiątych straty. Tutaj na hamowaniu się do niego zbliża. Tak. Już jestem blisko niego. Kolejne ostrzeżenie zarobię. Trzecie. Tutaj się pojawiło. Się zbliżyłem do Moreiry trochę za blisko. Tutaj to jest zakręt, gdzie ta opona... Jak pracuje, to dużo lepiej się w niego wchodzi. Nie mogę tutaj tak opóźniać tego hamowania, bo niestety nie mogę liczyć na opony. Wkraczamy już teraz w drugą część wyścigu. Jestem cały czas bliżutko Moreiry. Ale na razie no, nie mam jakiejś takiej zbytniej przewagi tempa, żeby po prostu go wyprzedzić i mu uciec. Tutaj jestem blisko teraz, 40, to jednak chyba jeszcze jest za daleko, żeby go zaatakować na hamowaniu. Chociaż... Nie, za daleko. Albo mogłem troszkę później zahamować. Była różnica,
a znowu już nie zamierzam to jakoś go tak szaleńczo atakować, co by doprowadziło do kontaktu dużego. Tutaj trochę szeroko. I znowu tutaj tak trochę niepłynnie pojechał. Ogląda się. To nie jest coś, co się powinno robić w takim miejscu, jak tutaj jesteśmy teraz. No dawno nie było. Hamujemy. Dobra, teraz wyczucie. Dobrze. No ale mi odjeżdża, bo oczywiście też ma lepszą przyczepność na, podczas przyspieszania. A Masia już jest daleko z tyłu, więc oczywiście tą rywalizację kolejną z nim wygram bez problemu. Nie mam pomysłu na razie na tego Moreira. To jest to, żebym z tego zakrętu tutaj, żebym z tego zakrętu wyszedł za nim blisko, ale nie tak, nie tak, niestety. Jakbym z tego zakrętu wyszedł blisko za nim, to na hamowaniu bym go atakował, a tak to po tym błędzie jestem za daleko. Jestem za daleko, żeby go zaatakować. Widzicie. Dosłownie, jakbym był, nie popełnił tego błędu, to bym go atakował. Tu jestem też blisko. No i tutaj już te uścizgi są dosyć duże. No przez to, że opona jest zimna i jej nie ma. Muszę uważać na to. On teraz szeroko pojechał gdzieś. Znowu ledwo się zmieścił w torze. Taki prezent trochę mi zrobił. Tutaj, tutaj. Mały kontakt, ale wychodzę na pierwsze miejsce. Tak, teraz mu uciec. Czy to będzie możliwe? Dziwnie ten motocykl się zachował troszkę na tym wyjściu z tamtego przedostatniego zakrętu, to ja bym nie chciał przyspieszać. Ósme z 11 okrążeń teraz. Za bardzo opóźniłem hamowanie. A czy to będzie możliwe, żeby mu uciec teraz? Sześć dziesiątych przewagi. Tutaj znowu mi trochę tył odjechał. Ale wystarczyłoby no coś takiego jak teraz. Jakbym w taki sposób wyszedł na poprzednim okrążeniu, to wyprzedziłbym go już tutaj, w tym miejscu. Na granicy, a to ja już nie mogę popełnić błędu, bo będę miał logo penalty. No to samo było blisko. Tutaj uścisk. Trzyma się cały czas blisko mnie. A tutaj to już było za dużo. No tym razem już nie. Chociaż pojechałem naprawdę bardzo podobnie. No i nie, tutaj... Ciężkie to wyjście było. I on już jest tuż za mną. Zostało 3 okrążenia.
Troszkę teraz mu odjechałem delikatnie. No i teraz już w tym wyścigu bynajmniej nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś zawodnik z końca stawki jechał parę sekund szybciej ode mnie. Jakby tak udało się odjechać, żebym się nie musiał nim martwić pod koniec wyścigu. Powiększyła się teraz ta przewaga. No tutaj znowu, chyba jednak jak jakiś kontakt zaliczę czy coś z krawężnikiem, to wbije wyższy bieg i na tym wyższym biegu już nie za bardzo chcę przyspieszać. No a my zaczynamy przedostatnie okrążenie. Z Masją to ja wygram blisko 10 sekund przewagi. Także ta rywalizacja nasza to w ogóle jest... No łatwa jest, co tu dużo mówić. Tylko Moreira jest jakimkolwiek zagrożeniem. I teraz Kaito Toba wyszedł na trzecie miejsce. A co się dzieje z Holgado? Piąty jest. Trochę teraz takie brzydkie okrążenie. Przynajmniej te dwa ostatnie zakręty. Ale wyrobiłem sobie tą przewagę. Mam te 2 sekundy przewagi. Opony z tyłu już nie ma. Co z tego, że jest zimna, jak w ogóle też nawet jej nie ma. Wychodzimy na prostą. I to będzie ostatnie okrążenie. Start taki sobie. Potem takie stopniowe przebijanie się do drugiego miejsca. Jak wyszedłem na drugie miejsce, to już tutaj razem z Moreirą we dwójkę odjechaliśmy. Przez kilka okrążeń nie mogłem znaleźć na niego sposobu. Już w końcu się udało. Wyprzedziłem go. I teraz już spokojnie, z przewagą, teraz już nawet 3 sekund jadę sobie na tym pierwszym miejscu. Także już można powiedzieć, że wszystko, prawie wszystko wróciło do normy. Jedyna rzecz to jeszcze te ścinki co jakiś czas. Ale myślę, że to jest do przeżycia. Może to się naprawi za jakiś czas, ale przynajmniej na razie to raczej to jest do przeżycia, bo to się nie zdarza tak często. Jesteśmy już w ostatnim sektorze. Thank you.
już prawie 4 sekundy przewagi nad Moreirą. Kajto Towa pewnie będzie trzeci, a ja nad Masią, naszą rywalizację, kończę tutaj z przewagą prawie, że o teraz już nawet skoczyło 10 sekund. Wait for the director to take us to the Parc Fermé to meet today's stars. Let's take a quick look at the final ranking of this Moto3 race. Toba dojechał trzeci, Lugado piąty, nadzieje z Alonso i Carrasco. Alonso dojechał na 19 miejscu, to jest zwycięzca poprzedniego wyścigu, a Carrasco jest ostatnia. Także tutaj ostatnia, a Alonso 19. Ci zawodnicy w poprzednim wyścigu nagle dostali niesamowite tempo i ten wyścig wygrali, ale teraz już tutaj to wszystko wróci do normy. Ja jestem na drugim miejscu w generalce. 2 punkty za Moreirą. Oczywiście tutaj wygrywam też rywalizację z Masią. No nawet w podium teraz ścięło. Tutaj sporo teraz nam doszło tych punktów. Jestem już, jeśli chodzi o tutaj ten poziom mój, to winner, zwycięzca. One step at a time. To ta rywalizacja wygrana, extra development. Jeszcze bonus reputacji. Jeszcze jedna rywalizacja z Masją. Teraz trzy wyścigi i oczywiście znowu rywalizacja z Masją. Trzy wyścigi to jest Francja, Włochy i Niemcy. A no tak, do jakiegoś kontaktu chyba doszło tam z tym z Lugado. I jeśli chodzi o ten odcinek, to było tyle. Wyścig w Hiszpanii wygrany, no ale jednak to nie było to samo co w Argentynie. Pomimo tego, że w Argentynie skończyłem na 5. miejscu, to i tak tamten wyścig był dużo lepszy. Przede wszystkim 0 powtórek, 0 przewrotek, nic. No tutaj już niestety się trzeba było ratować tymi powtórkami. No to do zobaczenia we Francji.